Grupa Mokotowska, wyłaniająca się z popiołów dawnego wpływowego gangu Pruszkowskiego, prezentowała zupełnie odmienne oblicze w polskim świecie przestępczym. Jej członkowie postanowili utworzyć organizację bardziej potężną i bezwzględną. W przeciwieństwie do innych znanych grup przestępczych w Polsce, Grupa Mokotowska porzuciła klasyczne metody zarobkowania, tak jak kradzieże, haracze czy włamania, uważając je za niewystarczająco opłacalne. Zamiast tego skupili się na budowaniu potężnej i brutalnej machiny przestępczej, której działania wzbudzały powszechny strach. Andrzej H., pseudonim Korek, oraz Zbigniew C., pseudonim Dax, zostali uznani za liderów Grupy Mokotowskiej, kierując organizacją z niezwykłą determinacją. Jednak to Wojciech S., pseudonim Wojtas, zyskał reputację bezlitosnego gangstera, kierując tak zwanym komandem śmierci, czyli młodym skrzydłem Grupy Mokotowskiej. To właśnie na działalności tego ostatniego skupimy się w dzisiejszym odcinku. Członkowie tej organizacji stali się obiektem powszechnego strachu, a ich brutalność oraz skrupulatne podejście do przestępczości sprawiły, że obawiali się ich wszyscy. Celem tych uprowadzeń byli często członkowie rodzin osób zamożnych, gdzie przestępcy doskonale zdawali sobie sprawę z potencjalnej wysokości żądanej sumy okupu. Era tych uprowadzeń związanych z odłamem Grupy Mokotowskiej miała miejsce w 2002 i 2005 roku na terenie Warszawy i jej okolicach. W tym okresie doszło do serii porwań, które charakteryzowały się skrajną brutalnością. Członkowie gangu zdawali się przechodzić do kolejnego, bardziej mrocznego etapu przestępczej działalności, odcinając się od tradycyjnych form zarobku. Według informacji oficjalnie udostępnionych przez Centralne Biuro Śledcze Policji, struktura grupy zajmującej się uprowadzeniami była ściśle hierarchiczna. Najbardziej zaufani członkowie gangu odpowiadali za uprowadzenia, jednocześnie inna ekipa miała zabezpieczać teren, na którym miało do niego dojść. Po przeprowadzeniu tego działania ofiarę transportowano do wynajętej dziupli, gdzie przetrzymywano ją w złych warunkach do czasu zakończenia rozmów dotyczących okupu. Szacuje się, że ten odłam Grupy Mokotowskiej dokonał około 20 uprowadzeń, choć policja nie wyklucza, że część rodzin po prostu nie zdecydowała się zgłosić spraw organom ścigania. Jednak nie zawsze rodziny ofiar zgadzały się na postawione warunki. W przypadku odmowy grupa była przygotowana do brutalnych środków przymusu. W takich sytuacjach, znając adres rodziny, wysyłali dowód życia w postaci palca, który jednocześnie stanowił groźbę, że jeśli nie zapłacisz, to więcej jej lub jego nie zobaczysz. Pierwsze uprowadzenie dla okupu miało miejsce w 2002 roku, gdy grupa pojmała Wiesława L. Mężczyznę wciśnięto do furgonetki, a następnie zażądano okupu od rodziny. Przez blisko 40 dni mężczyzna był poniżany i poddawany brutalnym aktom przemocy fizycznej. To wydarzenie stanowiło jedynie preludium do kolejnych aktów. Porywacze wystąpili z żądaniem okupu w wysokości 200 tysięcy dolarów. Po długich i napiętych negocjacjach z rodziną ofiary zdecydowali się obniżyć tę kwotę do 100 tysięcy. Ostatecznie po uzyskaniu ustalonej sumy uwolnili pojmanego Wiesława L. Dla tych, którzy byli ofiarami uprowadzeń, całe doświadczenie stanowiło potworną traumę. Przeżywanie przemocy, poniżania, gróźb, które towarzyszyły procesowi negocjacji i samego uprowadzenia, pozostawiło trwałe piętno na psychice poszkodowanych. Jednak spośród tej historii znajduje się sprawa, która zakończyła się szczęśliwie. W 2003 roku doszło do próby uprowadzenia Radosława R., który był obywatelem Góry Kalwarii. Narzeczona mężczyzny zauważyła kilku podejrzanych osobników przed blokiem, gdzie mieszkał. Zgodnie z ustaleniami śledczych, grupa przybyła na miejsce, aby uprowadzić mężczyznę. Jednak narzeczona w porę zdążyła ostrzec mężczyznę, a ten zmienił plany i postanowił nie wracać do domu. To działanie uratowało go przed tragicznymi wydarzeniami. W międzyczasie policja postanowiła wystosować listy gończe za członkami gangu. Pojawiały się niemal w każdej gazecie. To wydarzenie poruszyło opinię publiczną,
skupiając uwagę społeczeństwa na działaniach tej brutalnej grupy przestępczej. Należy podkreślić, że dla tej grupy zasięg zainteresowań nie ograniczał się jedynie do obywateli Polski. Bez litości ukierunkowali swoje działania także na osoby spoza kraju. Harisz Hitange, będący kierowcą, stał się przypadkowym celem grupy, która błędnie wzięła go za brata swojego rzeczywistego celu, którym był brat szefa Hitange. Uprowadzenie Harisza było starannie zaplanowane. Grupa przebrana za policjantów zatrzymała pojazd, w którym podróżował Hindus. Po czym siłą wciągnięto go do pojazdu i odjechano. Cała sytuacja miała miejsce w 2004 roku. Porywacze myśleli, że Harisz jest bratem biznesmena, do którego postanowili zadzwonić. W przerażeniu biznesmen skontaktował się ze swoim bratem, aby sprawdzić, czy faktycznie stał się ofiarą grupy. Jednakże brat, odbierając telefon, powiedział, że ma się dobrze. Dzięki temu wyszło na jaw, że porywacze popełnili błąd i uprowadzili niewłaściwą osobę. Można przypuszczać, że dla gangsterów Harisz Hitange stał się pewnym problemem, co sprawia, że medialnie twierdzi się, że nie żyje, co zresztą potwierdzają też śledczy. Hindus cierpiał na hemofilię, która jest rzadką chorobą genetyczną, charakteryzującą się zaburzeniem krzepnięcia krwi. Bez odpowiednich leków szanse na przeżycie Hitange były tak naprawdę niewielkie. Mimo to porywacze zażądali sumy 2 milionów euro za jego uwolnienie. Hitange jednak nie był tak zamożny. Jednak pewna grupa zamożnych Hindusów, którzy prowadzili swoje biznesy w Polsce, dowiadując się o tym, że Hindus został porwany, postanowili zrzucić się na okup, ale jedynie udało im się uzbierać niepełne 800 tysięcy dolarów. Jednak porywacze stwierdzili, że jeśli wysyłają oni okup tylko częściowo, to Hindusa też przekażą w częściach. Do dnia dzisiejszego nie udało się zlokalizować Harisza Hitange, a jego wizerunek nadal figuruje na stronie policji w zakładce osób poszukiwanych. Przejdźmy teraz do najgłośniejszej sytuacji, której dopuściła się grupa. Uprowadzenie Wyliny Bałdygi w 2005 roku było czymś, co wstrząsnęło opinią publiczną i pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych. 21-letnia córka Józefa Bałdygi, założyciela zakładów mięsnych JBB, stała się celem tej grupy przestępczej. Dziewczyna po zakończeniu zajęć na uczelni udała się na parking przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie, gdzie zaparkowała swój samochód. Nagle, gdy podchodziła do drzwi, została wciągnięta do środka. Uprowadzenie było rezultatem długotrwałej obserwacji kobiety, trwającej podobno około roku. Gangsterzy dzięki temu mogli monitorować jej obyczaje oraz porządek dnia. Kilka dni po uprowadzeniu ojciec kobiety odebrał telefon od porywaczy, którzy postawili niebotyczne wysokie żądanie zapłaty. W kolejnych kontaktach zażądali już konkretnej sumy. Było to 500 tysięcy euro za jej uwolnienie. Ojciec i partner Eweliny podjęli próbę przekazania okupu, jednak była ona nieudana. Więc gangsterzy postanowili podnieść kwotę do 1 000 000 euro. Przekazanie okupu miało miejsce 28 czerwca 2005 roku. Postawili jednak warunek, aby przerzucić torbę z pieniędzmi przez ekrany dźwiękochłonne koło mostu Grota Roweckiego. Cała historia stanowi tragiczny epizod, który rzuca światło na brutalność tej grupy i skomplikowany proces negocjacji, który miał uwolnić Ewelinę. Łukasz P., czyli chłopak Eweliny, przewoził torbę z pieniędzmi i dotarł w okolice mostu Grota Roweckiego, gdzie za ekranem dźwiękochłonnym czekał już zamaskowany mężczyzna. Niestety, mimo uregulowania kwoty, porywacze nie uwolnili Eweliny. Kilka dni później zadzwonił telefon, gdzie zażądali kolejnej sumy zapłaty, tym razem w pełnej kwocie, która wynosiła 1 milion euro. Gangsterzy zdążyli nawet dostarczyć dowód życia dziewczyny i ponownie zażądali gotówki. Jednak kiedy to się stało, kontakt się urwał, ponieważ rodzina stwierdziła, że nie jest w stanie uregulować tak dużej kwoty. Za uprowadzenie Wyliny Bałdygi przed sądem stanęło dwóch gangsterów. Grzegorz K., pseudonim ojciec, i Tomasz R., PS Pikus.
Oskarżono ich o uczestnictwo w uprowadzeniu oraz pozbawieniu wolności Eweliny Bałdygi i przetrzymywaniu jej jako zakładnika. To tragiczne wydarzenie ukazało skalę zbrodni oraz bezduszność sprawców, którzy w końcu stanęli przed wymiarem sprawiedliwości jako odpowiedzialni za tą sytuację. Mimo tragicznych okoliczności, rodzina dziewczyny nie traci nadziei i wierzy, że żyje, przez co nie została nawet formalnie uznana za zmarłą. W całej sprawie tych wszystkich uprowadzeń przed sądem stanęło 13 oskarżonych w ramach spraw dotyczących zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się szerokim spektrum przestępstw. Szeroka gama zarzutów przeciwko tej grupie przestępczej odzwierciedliła złożoność i skalę ich działalności. Wojciech S., pseudonim Wojtas, oskarżony o działalność w strukturach Grupy Mokotowskiej oraz kierowanie jedną z jej podgrup, stanął przed sądem, gdzie usłyszał ponad 18 zarzutów. Sąd skazał go na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Na ewentualne warunkowe zwolnienie będzie mógł liczyć najwcześniej po upływie 40 lat. Ta surowa kara odzwierciedlała stopień zaangażowania Wojciecha S. w przestępczą działalność oraz powagę postawionych mu zarzutów.